Siemano, tutaj Sewa Bond. Dziś sobie to otworzymy. Ale tutaj mamy paczuchę. Kolejny unboxing. Nie wiem już, który to jest unboxing w ciągu tego nawet miesiąca. O, i przeciąłem w opakowanie po raz kolejny. Jednak chyba nie przeciąłem. Dzisiaj jest to Mi TV Stick. To jest wpinacz do HDMI, do mikro, ten, tu masz pinot i jest on Android TV. Czyli jeżeli macie telewizor, który na przykład ma 10 lat, tak jest w moim przypadku, no to możecie zrobić z niego Smart TV i to takiego bardzo przyzwoitego. Między innymi to jest bardzo fajna rzecz, wbudowany Chromecast, czyli płacicie, w tym przypadku ja zapłaciłem 130 zł za to. Mamy w zestawie Chromecasta, który kosztuje 120 i mamy dodatkowo Android TV, które jest oczywiście bardzo dobrze zoptymalizowane właśnie pod działanie na tym oto urządzonku. Jest to wersja tańsza i jest to wersja starsza, brata takiego powiedzmy starszego od właśnie Xiaomi, czyli Mi Box 4K. On kosztuje 100 zł więcej, czyli 240 zł. Natomiast posiada on gigabajt RAM-u więcej, posiada on chyba także większą pamięć dostępną dla użytkownika. Nie pamiętam dokładnie, jakie są różnice. Jak tutaj widać, mamy między innymi serwisy, które możemy wykorzystywać, które możemy używać na właśnie na tym oto urządzonku. Czyli możemy sobie, nie wiem, oglądać Netflixa, YouTube'a, Prime Video od Amazona. Możemy pobierać aplikacje z Google Play. Nie wszystkie, aczkolwiek możecie wykorzystać po prostu pobranie niestandardowej aplikacji przez plik APK. W zestawie mamy samego Mi TV Sticka, mamy pilot, który łączy się po Bluetooth i mamy power adapter. Mam nadzieję, że nie będą się podłączać zasilania, tylko wystarczy, że podłączę po prostu po mikro USB do telewizora, ale teraz muszę iść po telewizor, bo jeszcze go w pokoju nie ma, dlatego że jeszcze nie rozebrałem studia swojego w piwnicy, więc teraz to zrobię. Teraz sobie sam boksujemy tego oto Mi TV Sticka. Chyba to strzelać od spodu jednak. Tylko plomby muszę zjeść. Myślę, że znowu coś z Xiaomi zrobili. Jak to otworzyć, żeby tego nie rozwalić? O tak. Mamy tutaj jakieś papiery. One są useless trochę będą chyba. Tutaj mamy samego Mi TV Sticka. Jest on dosyć mały. Tutaj mogę go porównać do mojego środkowego palca. Jest na tu iPhone XR. Tutaj mamy ładowareczkę. Taką dosyć chyba klasyczną od Xiaomi. Tutaj jest kabelek 1. Tutaj jest HDMI. Taka przedłużka HDMI. I drugi kabel, który mamy, to jest kabel mikro USB. Jest on dosyć długi, więc nie mogę ich. A tutaj jest pilot, który nie ma baterii w zestawie, to już wiem. Teraz chodźmy stąd. Ja już tutaj przyniosłem telewizor, jak widzieliście przed chwilą. Ok, więc jest telewizor. Tutaj prąd jest, tutaj widać jest czerwona. W niej mam listwę, pod taką listwę. Tutaj jest, zaraz będą się to podłączyć. Zaraz to podłączymy i zobaczymy, czy działa, jak działa i git jest, czy w ogóle tak niezbyt. Okej, dobra, to już rozumiem, po co nie daje mi przedłużacz, żeby to nie było w porcie HDMI, tylko żeby to sobie tam gdzieś luźno zwisało. Okej, czyli IMO spoko, że naprawili powiedzmy taki jeden z problemów, który miał ten stick. I w ogóle bym musiał zdjąć folię, a jeszcze nie wiem, czy to będę chciał, czy jeszcze nie zwrócę, czy coś. A głupio tak zwracać sprzęt, jak on już jest odpakowany i w ogóle wszystko. Okej, więc ja tutaj już to podłączyłem i coś nie. Pokażę sobie powiedzmy, jak to zrobiłem. USB jest podłączony do tego. No i wiadomo, jest HDMI. Pilot, taki pierwsze wrażenie po pilocie. Pierwsze wrażenie pilota. Git. Baterii nie było w zestawie. A to w sumie lepiej. Może bardziej ekologicznym. O, tu jest HI. I tutaj klikniemy na button. O, welcome. I teraz wybieramy kraj Poland. Quick setup with your. Ok, continue. O nie, to trzeba do telefon. On your Android phone. Open the pre-installed app Google. To on the list. A ja ten teraz telefonem nagrywam, to nie wiem, jak mam go. A to muszę wziąć aparat.
No i tak chyba zrobię, będzie najlepiej. Jesteśmy już na aparacie, więc ja tutaj pokażę, jak to będzie wyglądać. Set up my device. O, skonfigurowany jest, jest Bluetooth, dalej. Szukam urządzenia, to jest, kod się zgadza, tutaj wyświetli się na telewizorze kod. Przydałoby się troszeczkę więcej sieci Wi-Fi. O, już jest, ale dalej nie ma tej, do której mam dostęp. Dalej nie mam tej, do której mam dostęp. Możemy od razu skopiować konto, które jakby mamy na Google'ach i od razu sobie wrzuci na telewizor, więc na pewno to fajne. Jakby co tutaj jeszcze, kopiuję twoje konto. Dobra, anuluję tą konfigurację chyba. Zobaczmy, tutaj jest informacja, że podłączyła się do sieci Wi-Fi. Aczkolwiek nazwa Wi-Fi, muszę przyznać, że jest zawsze fajna, zawsze mnie śmieszy. Co mamy na pilocie? Na pilocie mamy przycisk włącznika, mamy asystenta Google, mamy oczywiście sterowanie, wiadomo, chyba wszystkie aplikacje, ta siatka aplikacji, wstecz, chyba, nie wiem co, Netflix, Prime Video i głośno. Podczas łączenia z tym urządzeniem wystąpił problem, a oczywiście nie skonfiguruje. Ale się zesrałem, może jednak bez telefonu połączmy. Dajmy sobie tu na wyłączniku, może jakby coś miało odwalić się znowu. Trzymam rękę na listwie zasilającej. Widzieliście kurde ten refleks? Ty, chyba się zbugał, chyba zepsułem. O, zepsułem? Zajebiście, co nie? Co się wydarzyło? Nie wiem, ale się nie dowiemy chyba. Zaraz poszukam w necie, jak odpalę trzeci raz się nie uda. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że podczas konfiguracji urządzenia wyłącza się ono, jakby włącza się i włącza się ponownie, a ja zamiast chyba dać temu urządzeniu włączę się samemu, ja je włączyłem ręcznie jakby, więc już na pewno i minus, bo prawie zawał przeżyłem przez tego mistika. Siedzisz sobie, nagle ci wywala taki głośny ten. Okej, zobaczmy, czy teraz coś się wydarzy. Podłączyłem specjalnie pod gniazdko zasilające po 220 V. Ja sobie przygotuję, bo to nie jest fajne, jak tak buczy. O, działa. Dobra. Tak, ja już sobie podziękuję z experience'u. Ja już sobie podziękuję. Sorry, że tak znowu wykorzystam możliwości. Dobra, na tą chwilę pomijmy. Akceptuję usługi Google'a. A daj sobie dodatkową aplikację. Wybieram aplikację z Google Play i przesyłaj treści. O, warunki użytkownika, nawet nie wiem w sumie jakie są warunki, ale tak bym tego nie przeczytał, nie co kliknąłem. Domyślnie są Netflix i tak dalej. Tutaj sobie wejdźmy w uwiadomienia. Zaraz się zalogujemy w Google. Piloty, akcesoria. Mamy pilot Xiaomi RC. O, nie ma dźwięku, okej. Myślałem, że nic nie klikam. Zróbmy to znowu telefonem. Okej, teraz to się robi poprzez stronę internetową, więc teraz to robimy przez stronę internetową, więc dlatego wam to pokażę. Więc wchodzimy na tą stronę. Nie wiem, nie ostrzy się baszmata. Mamy kod. Same Wi-Fi Network, no są w tej samej sieci, co wy. Jak nie jest w tej samej sieci? Ja powiem lepiej. Zajebiście, dobra. A ścięło go. Widzieliście, jak kliknąłem? O. Włączmy tą klawiaturę. To jest klawiatura firmy Omega. To jest klawiatura Bluetooth do telefonów, ogólnie takiego tego odpojętego. O, dobra, teraz jesteśmy w trybie Connect. Okej, teraz poroś mi o kod na klawiaturze. Zobaczcie, mam klawiaturę, ja wam pokażę. Jak widać. Dwie rączki mam tutaj. Mogę wpisać coś. I dlatego teraz mogę klikać po prostu pod tej klawiatury, wpisać coś, ponieważ teraz będę po prostu pisał na klawiaturze. To są jumpscary jak w jakiejś grach komputerowych, naprawdę. Nienawidzę tego już urządzenia. Chyba zaraz wkurzę się i to odeślę i sobie kupię. I sobie podłączę tam komputer i będzie spokój. Dobra, to już wiemy, że nieważne co zrobisz, i tak cię wystraszy. Ty, ja może ściszę po prostu na pilocie. Do jedynki. No właśnie, pan głośność 30. Dlatego taka, że bardzo jest głośna. Głośność 1 sobie dam i będzie spokój. Nie, mam wrażenie, że ten odcinek będę montował 3 godziny, dlatego że siedzę bez maski. Patrzcie, jaki piękny jest ten cel. Okej, teraz przejdźmy z powrotem do tego. Zróbmy tak, jak powiedziałem. Czyli spróbujmy ustawienia urządzenia i weźmy resetowanie. Resetowanie. Wy masz wszystko. Ja chciałem go włączyć, no i włączyłem go ręcznie.
zamiast dać mu się samemu włączyć, więc to jest pewnie problem i dlatego konto Google się zgliczowało. Próbuję jakby się zagrać na to konto, a nie może i po prostu proces mu przerwałem i teraz się wkurza i mi wywala dubskery. O, po raz kolejny to samo. Ciekawi mnie to, czy jest to... Nie, jak widać, jest to wina tylko włącznie TV Sticka, bo ja w tym momencie wejdę w źródło i wejdę w HDMI 2 i wtedy jest ten problem. Jest to wina TV Sticka, jak widać, ponieważ telewizor działa w pełni normalnie. Poszukam w Google informacje właśnie o tym TV Sticku, czy coś takiego też się nie zdarzało i czy są jakieś, powiedzmy, porady na to. Okej, a więc problem został zażegnany. Tutaj już sobie coś leci na TV-ku. Akurat Beatsy wakacje 2020. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze tego utworu i ogólnie są epki pocztówka z więzienia ep, to was zapraszam do przesłuchania jej. Jest na kanale od poniedziałku już. Więc zapraszam. Problemem okazało się to, że to urządzenie było podłączone do gniazdka. Przez ten taki adapter, co dostaliśmy i tak dalej, tylko no było dołączone do tego i przez to nie dostało tyle prądu, ile chciał i przez coś wywalał go. Ale jak widać, to w ogóle to weźmy w aplikację. Tutaj na przykład możemy już tak skonfigurować WP Pilot. Twitcha też by się przydał skonfigurować. W ogóle to jest dużo do konfiguracji. Tutaj macie sklep. No i ogólnie w sklepie macie tutaj gierki jakieś nawet są. Z tego co kojarzę, chyba jedną pobrałem, czy nie, ja pobrałem coś, gry właśnie, Pac-Man 256, ale bit, play, to jest chłopie w 3D tutaj, okej, to jest jakieś takie, nie wiem, to jest jakieś tam, kurde, kiedyś to było, okej, to zjada jakby całość. I tutaj trzeba jakby uczekać od tego, ok. Nie działa. Zajebiście. Włącz LED desk. I właśnie. I proszę, jasne, LED desk został włączony. Jak widać, biurko się oświetliło. Więc ja na przykład teraz mogę powiedzieć, że... Wyłącz urządzenie. I się wyłączy. Wtedy mnie widać. Siemano, witam was. Minął miesiąc od tamtych nagrań. Jestem dzisiaj, jakiś tutaj update się pojawił, który poprawia tutaj stabilność audio, coś tam Bluetooth i system performance. Nieważne, nie interesuję się tym. Szczerze, to za dużo. Nie oglądałem jakichś takich rzeczy. Tutaj na przykład jakiś Netflix czy nie, to raczej nie. Najczęściej w sumie powiedzmy coś tam z muzyką odpalałem. Spotify na przykład włączałem, czy włączałem YouTube'a, coś włączałem. Pamiętam, że na pewno płyta jak wyszła od Taco, to sobie włączyłem całą płytę właśnie na tutaj. I sobie użyłem tych słuchawek, które są tutaj. One kosztowały 15 zł. I są git. Zobaczymy, czy ten update, który jest tutaj, to wam, nie wiem, może w komentarzu napiszę, czy ten update, który jest tutaj, czy ten update, który jest tutaj, naprawił coś w kwestii Bluetooth, ponieważ czasami potrafię ten Bluetooth się zaciąć i tak dalej. Chciałem w sumie wam pokazać Steam Linka, jak on tutaj sobie działa i czym w ogóle działa. Jeżeli miałbym pana od Xboxa One, to wtedy moglibyśmy, będę mógł wam pokazać jakąś grę, gram tutaj, ale pokażę wam Steam Linka. Zobaczę przynajmniej, co to działa. Okej, włączyłem sobie tutaj to. No jak widać, ty pokażę na kompie, jak to wygląda. Tutaj jakby wszystko spoko. Ale gorzej, jak się pójdzie do telewizora właśnie. Sam obraz już najdużo mówi. Nie wiem, mam chyba za wolne neta, a myślałem, że będzie git. Szczerze, no to jeszcze nie skonfigurowałem net. Playera i CDA sobie, więc jakby wam nie pokażę. Firefox został zainstalowany przeze mnie zewnętrznie, poprzez aplikację, którą wam tutaj pokażę, bo ona jest fajna. Send files to TV, pobieracie sobie, pobieracie na telefonie i Bluetoothem przesyłacie. Bo nie wiem, czy Bluetoothem, po Wi-Fi chyba. Jest nie pobrać sobie jakiś, na przykład FX, ten do plików. Space Desk to jest fajna rzecz, ja wam ją pokażę w ogóle. Na przykład montuję sobie film i tą ostatnią klatkę praktycznie, no i ja tutaj sobie mam podgląd tego. A to po Wi-Fi jest i to jest taki dodatkowy ekran. Wracając do Mi TV Sticka, no to
Nie wiem, co wam mogę pokazać takiego fajnego, bo chciałem wam właśnie streamingu pokazać jako fajną rzecz, ale się okazuje, że nie działa. Jaka jest teraz pogoda w Bytomiu? Dobra, nie chcę mi się ogólnie tutaj testować. Chciałem wam coś jeszcze na koniec tutaj po prostu pokazać jako taką ciekawostkę. Dobra, kończę chyba ten odcinek, bo to nie jest recenzja produktu, a jedynie pokazanie, co to jest. I zajmę się bateria w aparacie rozody, więc też kończę, bo akurat kończę na aparacie, bo później mam burdę w plikach i nie wiem, co jakby po kolei jest. A dzięki temu mam jakąś tam kolejność. Więc sobie popatrzę na piękny ekran, brak sygnału wideo i tyle. Może co to dziś obejrzę. Jebać Disa, kurwę, Zwisa, Orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory.